Dobry wieczór Państwu. Czas na ostatni środowy mecz 16 serii Orlen Superligi. Jesteśmy w Kaliszu, gdzie Energa MKS podejmuje Industrię Kielce. Szymon Ratajczak, Viaplay. Witam serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Zawodnicy na pozycjach 2 i 3, czyli w tej centralnej części bloku defensywnego, są niezwykle aktywni. Olejniczak, Aleks Dujszebajew. Zagranie do Artioma Karalioka, jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. Olejniczak, jeszcze raz zagranie na lewe skrzydło, tym razem już bardzo dobrze przechwycił tam piłkę Szymon Wiaderny. Molski, Komarzewski na skrzydłach, Krępa na kole. Wróbel, Nejdli, Starczewicz w drugiej linii. Zagranie na prawe skrzydło, trudna pozycja Krzysztofa Komarzewskiego. Miałem okazję z nim przeprowadzać wywiad po tym spotkaniu. Pojawiły się w oczach łzy wzruszenia, a teraz to już jest bramkarz na bardzo solidnym, superligowym poziomie. Natomiast oczywiście myślę, że każdy postronny widz oraz kibice kalickiego zespołu liczą tutaj na jak najwięcej udanych akcji swojego zespołu, na jak najbliższy wynik. No ale muszą tutaj zdecydowanie lepiej ustawiać się w obronie. Aleks Dujszebajew. Dujszebajew, znakomicie Szczecina. Zmiany w ekipie Talanta Dujszebajewa, o których wspominałem. I pierwsza bramka w tym spotkaniu. Nikoli Turna się ustawił właśnie w prawym narożniku. Nominalny lewy skrzydłowy. Teraz piłka świetnie dociera do Turnata. Paczkowski, Olejniczak ma autostradę do bramki. Już wznowił Turna. Paczkowski, ale świetnie to zrobił. Jan Hrydliczka kontra Hakur Trastarson. Trastarson broni Hrydliczka. Chyba skończyły się podania. Będzie rzucał Antolak. Wychodzi w górę. Udało się przedrzeć przez blok. I bramka uznana. Paczkowski. Świetnie do Turnata. No to po prostu teraz poszło jak po sznurku. Oczywiście nie zobaczymy już w reprezentacji Polski. Zakończył reprezentacyjną karierę rozgrywający Industrii. Konrad Pilitowski. Trastarson. Gębala. Paczkowski. No świetnie zagrana ta akcja. Bramka Pawła Paczkowskiego. Pilitowski. Świetna interwencja Wałacha. Tam Pilitowski jeszcze domagał się gwizdka sędziów. Kontra i technicznie Aleks Dujszebajew. Widać, jakie są teraz problemy z finalizacją akcji. Cały czas uniesione ręce sędziów. Wróbel, ale świetnie to zrobił Gracjan Wróbel. Piękna bramka przy piłce. Miłosz Wałach w bramce i broni kielecki golkiper. Pilitowski, Starcewicz, Wróbel, dobrze do Krępy, Krępa z bramką. Lewe skrzydło, Miłosz Bekisz, Gracjan Wróbel na prawe skrzydło, tam Komarzewski się zawahał, a mógł próbować atakować. Starczewicz, zagranie na lewe skrzydło, świetna interwencja Wałacha w kieleckiej bramce. Kontra Kielczan, Aleks Dujszebajew na 28 do 11. Teraz dobre zagranie na prawe skrzydło, świetnie rozprowadzona akcja. Antolak na lewe skrzydło, dobrze zagrana akcja. Olejniczak, Paczkowski, bramka. Olejniczak. Trastarson. Trastarson, ach, miał teraz otwartą drogę do bramki, tylko w słupek trafił, ale poprawił. Paweł Paczkowski. Dujszebajew, tak jest, to jest klasa Aleksa. Antolak, Biernacki. Biernacki, trudna pozycja, zobaczymy czy skuteczny. Turna, broni Krzysztof Szczecina. Hakur Trastarson zdobywa ostatnią bramkę w tym spotkaniu. Miłosz Wałach z Industrii Kielce wybrany przez Państwa najlepszym zawodnikiem tego meczu. Szymon Ratajczak, Viaplay. Kłaniam się nisko, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.